Dzisiaj chciałabym Tobie przedstawić odpowiedź na pytanie, jak wygląda proces po złożeniu pozwu, czyli jak wygląda właściwie proces sądowy, czego można się w nim spodziewać i jak wyglądają poszczególne jego etapy. Przede wszystkim na początku następuje wymiana pism procesowych, czyli nasz pozew trafia do sądu, sąd doręcza go drugiej stronie, czyli bankowi, i bank może złożyć odpowiedź na ten pozew. W odpowiedzi na pozew znajdują się różne argumenty i strona powodowa, czyli ty, ma wtedy czas na to, żeby się do tych argumentów ustosunkować własnym pismem procesowym, przedstawić na przykład jakieś swoje dodatkowe dowody na piśmie. I dopiero po takiej wymianie pism procesowych, która potrafi trwać miesiącami, następuje wyznaczenie terminu rozprawy w sądzie. Na tym terminie rozprawy pierwszym mogą być już wezwani powodowie celem informacyjnego przesłuchania. Zdarza się też, że pierwsza rozprawa odbywa się wyłącznie w obecności prawników stron. Strony oczywiście mogą być zawsze obecne na rozprawie, ale często jest tak, że nie są one wzywane do osobistego stawiennictwa na pierwszej rozprawie. Na pierwszej rozprawie też może dojść do takiego zjawiska jak nakłanianie przez sąd stron do zawarcia ugody. Sąd może też proponować, aby skierować sprawę do postępowania mediacyjnego. Jeżeli do ugody nie dojdzie, to wyznaczane są następne rozprawy i na tych rozprawach przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Przede wszystkim może tutaj dojść do słuchania świadków. Jacy to mogą być świadkowie? Mogą być świadkowie jednej, jak i drugiej strony. Na przykład świadkami ze strony powodowej mogą być osoby, które nie były kredytobiorcami, a były obecne przy zaciąganiu umowy kredytu. Zdarzają się takie przypadki, że kredytobiorca zaciągał kredyt na siebie, ale dajmy na to, był osobą 20-paroletnią i chodził do banku w towarzystwie na przykład rodzica albo starszego rodzeństwa. Tak? Zdarzają się takie przypadki. Taka osoba jest idealnym świadkiem, ponieważ była obecna przy wszystkich rozmowach, a jednocześnie nie jest kredytobiorcą. Jest zewnętrznym obserwatorem, który jest w stanie potwierdzić wersję powoda. Inni świadkowie to z kolei są pracownicy banków. I pracownicy banków dzielą się na, powiedzmy tak, dzielą się naukowo na dwa rodzaje. Czyli są to pracownicy, którzy bezpośrednio udzielali kredytu w danej sprawie, albo też pracownicy centrali, na przykład analitycy, do których codziennych obowiązków należy ustalanie kursów walut w tabelach banku. Słuchanie takich świadków, którzy są pracownikami banków, często powoduje, powoduje to przedłużanie procesów. Te osoby, zdarza się, że są wzywane na wiele rozpraw i dochodzi na przykład do takich sytuacji, że jednego dnia mają wyznaczone kilka rozpraw w różnych miejscach kraju. Ich przesłuchanie i czekanie na te osoby może spowodować przedłużanie się tego procesu. Jaki jeszcze dowód może być powoływany? Jeżeli sąd idzie w kierunku bardziej odfrankowania umowy kredytu niż jej unieważnienia, najprawdopodobniej będzie powoływany również dowód z opinii biegłego.
Do każdego pozwu strona powodowa dołącza i tak swoją analizę, analizę swojego prywatnego biegłego ekonomisty. Ale w toku procesu banki często poddają wątpliwość tą analizę zrobioną przez ekonomistę powołanego przez powoda prywatnego i pojawia się konieczność zweryfikowania tych wyliczeń przez biegłego sądowego funkcjonującego bezpośrednio przy sądzie, czyli osobę obiektywną, niezależną od obu stron. Jest to kolejny wniosek dowodowy, kolejny dowód, który może być przeprowadzany. Ostatecznie odbywa się też taki zamykający dowód, czyli to, o co często klienci banków pytają, czyli dowód z przesłuchania stron. Na chwilę obecną jest to jedyny dowód, który nam niezmiennie tkwi w tych postępowaniach frankowych, przeprowadzany jest za każdym razem z małymi wyjątkami. Z małymi wyjątkami, gdzie nie przeprowadza się tego dowodu, sąd rezygnuje nawet z tego dowodu i może wtedy zakończyć sprawę bez przeprowadzanej żadnej rozprawy. Z takimi przypadkami też już wymiar sprawiedliwości się zetknął. Takie przypadki też już były, ale raczej należą one do rzadkości. Do zasady należy jednak przeprowadzanie rozpraw i przesłuchiwanie kredytobiorców w sprawach frankowych. Do tej pory też zasadą było, że te wszystkie dowody prowadziły do tego, konieczność ich przeprowadzenia prowadziła do tego, że konieczne było przeprowadzenie przynajmniej kilku rozpraw w takiej jednej sprawie frankowej. Obecnie dochodzi do takiego zjawiska, że wyroki albo sprawy zamykane są coraz częściej po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. I jak to jest możliwe? Ano z tego powodu, że spraw frankowych jest dużo, przynajmniej w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest ich na tyle dużo, że pierwsze rozprawy potrafią być wyznaczane na rok, na półtora roku po złożeniu pozwu albo nawet w dalszym terminie. I jest to okres pozwalający na przeprowadzenie wymiany wszystkich pism procesowych między stronami. Jest to okres pozwalający na przesłuchanie świadków na piśmie, bo od listopada 2019 roku mamy możliwość przesłuchania świadków w drodze pisemnej, tak? Nie musimy ich wzywać na rozprawę. Pełnomocnik jednej i drugiej strony przedstawia pytania, sąd może konstruować swoje pytania. Takie pytania wysyłane są do tego świadka i on na piśmie może się do tych pytań ustosunkować. Więc taki długi okres czekania na pierwszą rozprawę nam umożliwia przeprowadzenie wszystkich dowodów. Z kolei też sądownictwo skręca coraz bardziej w kierunku unieważnienia umowy, a nie jej odfrankowania. Jeżeli idziemy w kierunku unieważnienia umowy, to często nie potrzebuje sąd dowodu z opinii biegłego, bo rozliczenia między stronami są raczej prostym rachunkiem. To w odfrankowaniu potrzebujemy dokonać skomplikowanych przeliczeń, czyli takiej symulacji, jak wyglądał kredyt, przy założeniu, że kapitałem kredytu były wypłacone złotówki, a oprocentowane powinny być na stopie procentowej wynikającej z umowy, czyli tej niższej, charakterystycznej dla kredytów indeksowanych, denominowanych do obcej waluty. I te wszystkie rzeczy powodują, że coraz częściej właściwie jedynym dowodem, który jest konieczny do przeprowadzenia na rozprawie, jest przesłuchanie stron, przesłuchanie kredytobiorców. Więc skoro czekamy na tą rozprawę tak długo i na tą rozprawę wzywani są kredytobiorcy, to w momencie jak dokonujemy ich przesłuchania, a sąd właściwie na podstawie dokumentów i przesłuchania już jest w stanie wydać wyrok, to nie ma powodu, aby wyznaczać następne terminy rozprawy.
taką tendencję widzimy obecnie. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała i czy faktycznie większość spraw będzie kończyła się po pierwszej rozprawie.